Spójrzmy teraz na końcówkę meczu pomiędzy zespołem z Gruzji a UK7 Grem Sopot. To powinno wpaść, na szczęście nie wpadło dla Sopocian. 60-56, tynambam punktami prowadzą Sopocianie. Mogło być już tylko dwa. Czy dowiozą zwycięstwo do końca? Czy wytrzymują presję w wyniku? Czy zachowają zimną krew trójkolorowi? Chrzanowski wozi go na lewo, na drugą, ale za dużo tego kozła stanowczo za górze. Tutaj Pożanowski chce zrobić zasłonę. Oj, to niepotrzebny, wymuszony rzut, ale... Oj, teraz jest niebezpiecznie. Szybko wjazd pod kosz, ale po drodze zgubił gdzieś piłkę zawodnik z Gruzji. Błędy po jednej, jak i po drugiej stronie. Kto się zdecyduje na rzut? Po skrzydle. Pożanowski. Morkowski nie trafia, jest znowu na miejscu najwięcej zbierający zawodnik z numerem 11. Wbija na siłę, nic z tego nie ma. Morkowski, falowany. Skutecznie Borkowski. Po raz drugi. Proszę nie kozłować w czasie meczu. Halo? Nie kozuj w czasie meczu. Bo to sędziów ten denerwuje. Podejdę do trenera Majszaka. Czy pan jest zadowolony z tych rozgrywek? Po raz pierwszy gra Kościa, nie? Oczywiście, że tak. Jest dla nas przede wszystkim przygoda, po drugie nauka. Poziom jest zróżnicowany, ale generalnie ten pierwszy sezon fajny. Zadowolony jest. Turniej u siebie, już za nami. Ile go kosztowało? Trenera. Nie mogę tak głośno mówić, ale jak... na pewno sporo. To są spore pieniądze. No i w przyszłym roku jedziecie do Petersburga, tak? A to się jeszcze dużo może zmienić. Fajnie by było, żebyśmy mogli do tego Petersburga pojechać. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mówię, to są jeszcze... może się wycofać. A jeżeli chodzi o koszykówkę seniorską, jak daleko pan zajdzie w drugiej lidze? Będzie awans do pierwszej. Ja myślę, że będzie ciężko awans do pierwszej. Ale cel jest pierwsza liga. Celem jest jak najdłużej, grać jak najdłużej. No czyli awansować, dziękuję. Dobrze powiedział trener, nie? Jak najdłużej, czyli na awans. Dobrze. Jeszcze się tutaj zapytam eksperta koszykówki, pana Najdera. Jak tam syn wyeksploatowany, Olimpiada Młodzieży, teraz tutaj za chwilę jedzie na strefę. Jakieś specjalne odżywki w domu? No, witaminki muszą być, bo by pewno nie dał rady. Witaminki są. Nie są, cały czas. Kto wygra ten mecz? A cały turniej? Ciężko powiedzieć.
Wracamy do gry. 64-56. Zaraz zobaczymy, jaki jest wynik. Wiemy na pewno, że do końca zostało 33 sekundy do końca meczu. A ja już teraz zapraszam na kolejny mecz, w którym to zagrają chłopcy z Kościana. Nie tylko z Kościana, bo i tam są chłopcy z Wielichowa, czy skądś tam. W ogóle Obra Kościan zagra z drużyną z Kazachstanu. Ja chyba będę kibicował drużynie z Kazachstanu, bo dostałem dobrą czekoladę od pani trenerki. Dostałem czekoladę z Kazachstanu, to jak mam nim nie kibicować? Nie dam jeszcze. Dzisiaj. Podejdę do chłopaków. Jak przed meczem z Kazachstanem się czujecie? Czy wy wiecie, gdzie ten kraj leży? Za Rosją. Za Rosją, a Rosja jest ogromna. Za Rosją jest Kamczatka, a potem Japonia. Gdzie ty tam gadasz za Rosją? Gdzie leży Kazachstan? No, na świecie. Za Gruzją. Za Gruzją? A gdzie Gruzja? Za Turcją. A Turcja to... Kazachstan jest po części europejski czy azjatycki? Azjatycki. Tak? A stolica, stolica Kazachstanu jak się nazywa? Astana. Astana? A nie Ulan Bator? Nie, Astana. Byłeś tam? Tak. Bardzo mam mapie. A z czego słynie Kazachstan? Z jakiej produkcji czego? Z filmu Borat. Broni nuklearnej. Z Borat? Taki film był. Mówiłem, fajny. Mówiłem, z tego filmu. Dlaczego im wygrać? Nie. Nie? Dlaczego? Czemu oni w siedmiu przyjechali? Pytałeś się z nimi? Dlaczego nie czemu? To na razie tyle. Kościan pozdrawia wszystkich Kazachów. Tak, pozdrawiam. Pozdrawiam.